18.30, Piotr Kieraga. Witam i zapraszam na główne wydanie informacji Telewizji Republika. 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup, metropolita krakowski, kardynał, który do historii przeszedł jako papież Jan Paweł II, ogłoszony świętym przez swojego następcę. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, partia rządząca uzyskałaby ponad 34% głosów. W porównaniu z kwietniowym sondażem PiS zwiększyło przewagę nad PO niemal dwukrotnie. Do 13 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Blisko 30 tysięcy osób pozostaje bez prądu, ponad 250 dróg jest nieprzejezdnych. Dziś 103. rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. W kaplicy polskiej Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie odprawiono z tej okazji mszę świętą. Eucharystia sprawowana była także w intencji ojczyzny oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Konrad Chmioła. Kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża 16 października 1978 roku. Podczas inauguracji pontyfikatu przyjął imię Jan Paweł II. W jego nauczaniu dominują troska o człowieka od naturalnego poczęcia, o jego godność i rozwój i wzajemna miłość. Pontyfikat bardzo 14 encyklik. To pontyfikat wielu adhortacji, synodów, poświęcony rodzinie, Bogu i człowiekowi. Pontyfikat, który też dał bardzo dużo każdemu z nas, żeby zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo. Papież Polak, nazwany papieżem pielgrzymem, odbył w sumie 104 podróże apostolskie i odwiedził ponad 120 krajów. Pielgrzymował po całym świecie, odwiedzając wierzących katolików w różnych krajach. No i też i zachęcał też do pielgrzymek. W związku z czym na przykład Światowe Dni Młodzieży były fenomenem całkowitym, bo były w stanie zebrać milion czy kilka milionów młodzieży z całego świata w jednym miejscu, tam gdzie przyjedzie papież. O wyjątkowości jego pontyfikatu są przekonani naoczni świadkowie. Niektórzy towarzyszyli mu w jego drodze do świętości przez nawet kilkadziesiąt lat. Było wielkie świadectwo. To była miłość do ojczyzny, miłość do historii, miłość do sztuki, miłość do każdego człowieka, do dzieci, do małżeństw. Ja go obserwowałem przez 43 lata i to wszystko widziałem. Zdaniem ekspertów pontyfikat Jana Pawła II przyczynił się do zmian ustrojowych w całej Europie Środkowej. Jego rola w obaleniu komunizmu nie mogła pozostać bez reakcji przeciwników. 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie Mehmet Ali Jakcza dwukrotnie postrzelił Jana Pawła II. Ojciec Święty przeżył, ale jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Skutki odniesionych ran doskwierały mu aż do śmierci w 2004 roku. Niczym Mojżesz przeprowadził naród polski, także inne narody pobratymcze Europy Środkowej i Wschodniej ku wolności, także odegrał olbrzymi wpływ pozytywny na dyskusję o integracji europejskiej. Więc można powiedzieć, że to te dwa płuca Europy, które się zjednoczyły za pontyfikatu ponownie Jana Pawła II, no to też on wielki osobisty wkład w to włożył. Więc w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiły się tezy szkalujące dobre imię Jana Pawła II. Ich kulminacją był reportaż stacji TVN Franciszkańska 3. Zdaniem autorów kardynał Karol Wojtyła tuszował przypadki pedofilii w kościele. Ich tezy oparli na zeznaniach anonimowych świadków i spreparowanych dokumentach SB. Po emisji reportażu ataki na legendę świętego papieża Polaka wzmogły się. Trzeba bronić Jana Pawła II, ponieważ on jako wspaniały przedstawiciel Kościoła, chrześcijaństwa jest obiektem wielkiej nienawiści pośród tych, którzy nienawidzą Kościoła. Także największy święty zawsze przychodzi pewien proces wzrastania, oczyszczania, uświęcania
No, nikt się nie rodzi święty jako niemowlę. Po reportażu w TVN24 myślę, że obudziliśmy się jako naród, obudziliśmy się jako Polacy i zaczęliśmy się interesować całym dziedzictwem Jana Pawła II. 2 kwietnia ulicami wielu polskich miast przeszedł Marsz Papieski. W stolicy zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób, które nie godzą się na szarganie dobrego imienia wielkiego Polaka. Zdaniem organizatorów wysoka frekwencja to dowód, że pontyfikat Jana Pawła II wciąż jednoczy Polaków. Ta miłość do Pana Boga, miłość do ojczyzny, miłość do drugiego człowieka, miłość do Chrystusa, wszystko to, co Jan Paweł II, o czym nam mówił, co nam zostawił, będzie nas jednoczyło. Mimo różnych takich odmienności czy różnic politycznych, które nas dzielą. Dziś o godzinie 20 na antenie telewizji Republika odbędzie się premiera koncertu poświęconego 103. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Utwory kojarzone z Ojcem Świętym będą przeplatane fragmentami homilii, myśli i wierszy papieża Polaka. Telewizja Republika. Według sondażu pracowni Polster dla Superekspresu Zjednoczona Prawica może liczyć na 34% poparcia. Koalicja Obywatelska uzyskałaby ponad 6 punktów procentowych mniej. Podium zamyka Trzecia Droga Szymona Hołowni i PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja i Lewica. Więcej w materiale Łukasza Żmudy. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, koalicja Zjednoczonej Prawicy uzyskałaby ponad 34 punkty procentowe poparcia. Na drugim miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska, która może liczyć na prawie 28% poparcia. Połączone ugrupowania Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli Trzecia Droga, otrzymałaby przeszło 12%. Do parlamentu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania, Konfederacja i Lewica, które notują około 10% poparcie. To pierwsze badanie po konwencji PiS, na której ogłoszono m.in. zamianę 500+ na 800+. Od nowego roku 500+ to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. 800+. 66% Polaków pozytywnie przyjęło propozycję PiS, ale opozycja pociesza się faktem, że mimo wzrostu notowań partia rządząca miała kiedyś ponad 40% poparcie, a teraz nie może liczyć na utrzymanie władzy. Trzeba patrzeć na to, nie jaki jest ten wynik, tylko jaki był wcześniejszy, bo to wtedy coś pokazuje. Według mnie konwencja Prawa i Sprawiedliwości nie była sukcesem. Porównując sondaż sprzed miesiąca, Zjednoczona Prawica notuje 1,5% wzrost notowań. W trakcie konwencji programowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział realizację 3 konkretnych obietnic. Program 800+, darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia i zniesienie opłat na autostradach, na drogach publicznych jeszcze w tym roku. Te sytuacje, gdzie autostrady są prywatne, albo przynajmniej są w jakiejś dzierżawie, bo to takie wypadki też istnieją, tam obiecujemy, że w ciągu kolejnego roku to załatwimy. Prawo i Sprawiedliwość nadaje teraz ton przedwyborczej debacie. Przewodniczącemu Tuskowi pozostają mniej lub bardziej przemyślane reakcje i riposty. Ostatnio zaproponowałby 800+ wprowadzić już od 1 czerwca, a nie od nowego roku, jak zapowiada PiS. Wezwał także do zwiększenia kwoty wolnej od podatku, jednak zapomniał, do jakiego poziomu dochodów. Zaproponowaliśmy także podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60, dobrze pamiętam,
patrzę na Andrzeja, do 60 tysięcy. Za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL kwota wolna od podatku została podniesiona dokładnie o 2 zł. Prawo i Sprawiedliwość podniosło tę kwotę do 30 tysięcy złotych. Posłowie Prawo i Sprawiedliwości, można to sprawdzić na portalach sejmowych, głosowali za. Oczywiście Platforma Obywatelska głosowała przeciw. W ostatnim czasie Platforma Obywatelska miała wyraźny problem z określeniem swojego stanowiska. Z jednej strony wyśmiewała propozycje socjalne PiSu, jednocześnie deklarując utrzymanie programów wsparcia dla polskich rodzin. Donald Tusk jest w sytuacji dysonansu poznawczego. To znaczy z jednej strony musi krytykować Prawo i Sprawiedliwość za obietnice wyborcze, a te obietnice dotyczą poprawy sytuacji materialnej, zwłaszcza Polaków lokujących się na dolnych szczeblach hierarchii społecznej. To jest potencjalny elektorat Platformy Obywatelskiej, o tym wie Donald Tusk. Natomiast w kuluarach sejmowych coraz częściej słyszy się o możliwym przystąpieniu agrounii i porozumienia do trzeciej drogi Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza. To wszystko zależy od agrounii i porozumienia. To piłka jest po ich stronie. Informacje o ewentualnym wspólnym starcie docierają także z obozów Platformy Obywatelskiej i Lewicy, ale na razie nie ma konkretów. Chodzi o to po prostu, żeby uzyskać jak najlepszy wynik w najbliższych wyborach i oczywiście jesteśmy gotowi do wszelkich rozmów. Do tej pory propozycje programowe przedstawiły dwa ugrupowania. Suwerenna Polska, która zapowiedziała twarde nie tym, którzy zmierzają do odebrania naszej suwerenności, oraz Prawo i Sprawiedliwość, które deklaruje kontynuację prospołecznego kursu swojej polityki. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. W polskiej cyberprzestrzeni identyfikowanych jest coraz więcej incydentów, w tym ataków przeprowadzanych przez prorosyjskich hakerów. W ostatnim czasie zwiększyła się częstotliwość ataków typu DDoS. To jeden z instrumentów wykorzystywanych w ramach wojny hybrydowej. Polska jest atakowana za pomaganie Ukrainie. Atak DDoS, to można powiedzieć po polsku, jest to atak typu rozproszona odmowa usługi lub też odmowa dostępu. To rodzaj ataku polegający na tym, że na serwer lub daną witrynę internetową generowany jest bardzo duży ruch i on jest sztuczny, a wszystko po to, żeby wykorzystać wszystkie wolne zasoby ofiary, zasoby danego serwera, danej strony i doprowadzić po prostu do jej niedostępności. W wyniku takiego cyberataku dana witryna jest niedostępna, pojawia nam się komunikat, że nie można wyświetlić strony, że strona nie jest obsługiwana i mają na celu utrudnienie nam funkcjonowania, czyli na przykład uzyskania informacji, bo zablokowali nam kanały medialne. Wojsko nie zna takiego pojęcia jak konflikt, powiedział Jacek Siewiera po Naradzie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odnosząc się do sporu między Ministerstwem Obrony Narodowej a Dowództwem Operacyjnym po incydencie z rosyjską rakietą. Spotkanie w BBN zostało zwołane przez prezydenta w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. Wojsko nie zna takiego pojęcia jak konflikt. Realizacja zadań odbywa się bez względu na to, jakie nastroje panują między żołnierzami w strukturze wojskowej, w strukturze sił zbrojnych. Natomiast bez wątpienia zrozumienie sytuacji, zrozumienie procedur, które obowiązują, które wymagają poprawy, które wymagają doprecyzowania i tego, w jaki sposób będą realizowane w przyszłości, jest dużo większe po każdej ze stron. Tu również ogromną rolę będą miały aktualizacje procedur czy podjęcie dyskusji na temat procedur i działania po stronie sojuszniczej, bo również takie sytuacje jak te, które obserwujemy w ostatnich dniach, czyli balony przemieszczające się na dużej wysokości z bardzo niewielką prędkością, bardzo słabo widoczne, stanowią poważne zagrożenie i nowe wyzwanie dla działania sił zbrojnych czy sfery bezpieczeństwa państwa.
W Warszawie rozpoczęła się dwudniowa konferencja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Strategic Arc 2023. W dyskusjach dotyczących m.in. rosyjskiej inwazji na Ukrainę biorą udział prezydent Andrzej Duda, szefowie MSZ Polski i Ukrainy, szef sztabu generalnego RP oraz głównodowodzący sił NATO w Europie. Jak umocnić jedność i solidarność Zachodu, aby pomóc Ukrainie i aby wywierać presję na Rosję i stawić czoła innym wyzwaniom? Po pierwsze, poprzez działanie, kontynuując kampanię wojskowego, politycznego i humanitarnego wsparcia Ukrainy. Po drugie, poprzez nakładanie w Unii Europejskiej i w G7 dalszych dotkliwych sankcji na Rosję, przekonując do tego niezdecydowanych, minimalizując uzależnienie od rosyjskich surowców energetycznych, całkowicie wycofując kapitał i inwestycje z Rosji. Po trzecie, chodzi o uświadamianie całej społeczności międzynarodowej, że na Ukrainie decydują się losy świata. Musimy stworzyć mechanizmy, które zapewnią długoterminowe wsparcie finansowe i obronne Ukrainy. To będzie jasny sygnał dla świata, że sprawiedliwość może wygrać, a wszelkie próby podważania porządku międzynarodowego są z góry skazane na porażkę. W nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Ukrainę. Rosyjskie rakiety spadły m.in. na Bachmut i Odessę. W Chersoniu zginęło 8 osób, w tym 5-letni chłopiec. Agresorzy zaatakowali również Kijów. Według wstępnych informacji wszystkie rosyjskie obiekty zostały tam zestrzelone, ale odłamki rakiet spowodowały liczne pożary. Dzisiejszej nocy około godziny pierwszej rozpoczął się kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Tym razem tym celem cała stolica tego państwa nadleciało kilkaset pocisków i 101 strzeliwanych z rosyjskich samolotów znajdujących się nad Morzem Kaspijskim wówczas. Całe szczęście obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej stolicy Ukrainy udało się te wszystkie rakiety zestrzelić. Jednakże mieszkańcy eksplozjami mieli okazję zobaczyć pracę obrony przeciwlotniczej, no i dużo odłamów spadło na różne dzielnice Kijowa. Rosjanie artylerią ostrzelali w Chersoniu, w Nikipolu. Jakieś eksplozje było widać na terenach portowych w okolicach Odessy. W momencie uderzenia byłem w domu, usłyszałem dwie eksplozje. Nie mogę podać dokładnego czasu, ponieważ spałem. Następnie po około 20-30 minutach otrzymałem telefon o pożarze w moim garażu. Przyjechałem tutaj i zobaczyłem uszkodzony samochód i garaż. Nastąpiła bardzo silna eksplozja. Potem zobaczyłem dym. Dowiedziałem się, że odłamki spadły na garaże. W ciągu ostatniej doby wróg przeprowadził 42 naloty i 101 ataków z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych. Przeciwnik nadal koncentruje swoje główne wysiłki na kierunkach Łyman, Bachmut, Awdijiwka i Marinka. Siły obrony powietrznej wojsk lotniczych we współpracy z innymi rodzajami sił obrony Ukrainy zniszczyły 29 rakiet manewrujących. Ukraińscy żołnierze wyeliminowali 510 rosyjskich okupantów, zniszczyli 2 czołgi, 8 opancerzonych wozów bojowych i 32 systemy artyleryjskie. Noc nie upłynęła spokojnie, natomiast na froncie sytuacja jakby się ustabilizowała, ale dowództwo ukraińskie poinformowało o kolejnych postępach w takich małych ruchach kontrofensywnych wokół Bachmutu. No w samym Bachmucie Ukraińcy bronią się jeszcze w jednym takim rejonie umocnionym grupie kilku wieżowców w północno-zachodnim skrawku miasta. Właściwie już to gardło wąskie, które broniło dostępu do Bachmutu, już teraz się całkiem rozszerzyło i drogi do opatrzenia są już teraz bezproblemowe. Do 13 wzrosła liczba ofiar powodzi we włoskim regionie Emilia-Romagna. Co najmniej kilka osób uważa się za zaginione. Z zalanych i zagrożonych powodziami terenów ewakuowano już około 20 tysięcy osób. Tak gigantycznych ulew nie notowano w tym regionie od ponad 90 lat. Myślałem, że poziom rzeki podniesie się po czerwonym ostrzeżeniu, ale zamiast przedrzeć się w dwóch lub trzech miejscach, wały pękły na całej długości i woda pojawiła się bez ostrzeżenia. Co możemy zrobić? Czekamy na pomoc ekip obrony cywilnej. Nie ma ich w tej chwili, więc robimy co możemy, aby ratować nasze domy. Pierwsze wrażenie było po prostu okropne. To był szok, jakby właśnie rozrzucono cały ten brud, całe to błoto. To było po prostu straszne. Sporo rzeczy zostało zrujnowanych, ale musimy żyć dalej.
Na kilka miliardów euro szacują władze włoskiego regionu Emilia-Romagna wysokość strat spowodowanych przez powódź. Dotychczas potwierdzono śmierć 9 osób. Większość zginęła w swoich domach lub samochodach. Dziś pod wodą znalazło się miasteczko Lugo w prowincji Ravenna. Woda wdarła się także do niektórych części nadmorskiej miejscowości Czerwia. Lokalne władze poinformowały, że powodzie nawiedziły w sumie 37 miast i gmin. Wody powodziowe z wylanych rzek przepływały przez wiele historycznych miejsc Faenzy i Czeseny, zalewając po dach zaparkowane samochody, zatapiając sklepy i zmuszając mieszkańców do ucieczki na najwyższe piętra swoich domów. Rząd Włoch w najbliższych dniach ma ogłosić stan klęski żywiołowej w Emilii-Romanii. Według meteorologów przyczyną ulew jest tak zwana cyklogeneza, która miała miejsce w rejonie Morza Śródziemnego. To samo zjawisko sprowadza intensywne opady do Polski. Czworo dzieci, w tym niemowlę, przeżyło 15 dni w amazońskiej dżungli po katastrofie niewielkiego samolotu, którym leciały razem z matką. Samolot Cessna 206 zniknął z radarów 1 maja na południu Kolumbii w okolicach San José del Guaviare. Wcześniej pilot zgłosił problemy z silnikiem. Po intensywnych poszukiwaniach naszych sił zbrojnych znaleźliśmy czwórkę dzieci, które zaginęły w katastrofie lotniczej w Guaviare. To jest powód do radości w całym kraju. W trakcie poszukiwań mieliśmy także wsparcie społeczności lokalnej, członków rodzin i personelu, którzy przybyli z Araraquara przez Cachiporo na obszar poszukiwań. W rzeczywistości działania zostały przeprowadzone w sposób skoordynowany i dlatego zakończyły się sukcesem. W poniedziałek władze ogłosiły odkrycie wraku Cessny, w którym znajdowały się zwłoki pilota, ale nie było śladu 6 pasażerów. Następnego dnia poinformowano o znalezieniu 2 kolejnych ciał, kobiety i mężczyzny. Nie było jednak śladu 4 dzieci, rodzeństwa w wieku 13, 9 i 4 lat oraz 11-miesięcznego niemowlęcia, których matka zginęła w katastrofie. Poszukiwania, w których brało udział ponad 100 żołnierzy z psami tropiącymi, utrudniały drapieżne zwierzęta, gęsta roślinność i ulewny deszcz. Nadzieje, że dzieci żyją, dawały odnalezione rzeczy osobiste dzieci, a także resztki pożywienia, głównie owoców. Natrafiono także na prowizoryczny szałas z patyków i gałęzi. Do akcji poszukiwawczej włączyły się siły specjalne Kolumbii, wysyłając 3 helikoptery. Z pokładu jednej z maszyn nadawano przez potężne głośniki wiadomość nagraną przez babcię dzieci. Na razie nie mamy informacji, jak dzieci zdołały przetrwać zdane wyłącznie na siebie ponad 2 tygodnie w niebezpiecznej dżungli. I to wszystko w naszym serwisie. Przypomnę jeszcze tylko, że w czwartek 25 maja odbędzie się wyjątkowa gala urodzinowa telewizji Republika. Podczas niej wręczone zostaną nagrody w 4 dziedzinach. W kategorii Nagroda Widzów Kapituła nominowała doktora Karola Nawrockiego, prezesa IPN, za burzenie sowieckich pomników oraz Wojciecha Korkucia za pokazywanie prawdy o Rosji. Głosowanie do jutra do godziny 10. Szczegóły na naszym portalu tvrepublika.pl. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.